Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Pracowni Literackiej. Za chwilę streszczę i opracuję dla Was Konrada Wallenroda. Myślę, że ten materiał przyda się przede wszystkim osobom, które maturę będą zdawały w roku 2023 bądź później. A jeżeli o lekturach w ogóle mowa, to pamiętajcie o stronie notatkidomatury.pl, gdzie znajdziecie moje materiały opracowujące najważniejsze teksty, a także o kursie moim maturalnym, czyli kursydomatury.pl, bo tam na Was czekam i tak osobiście prowadzę za rękę krok po kroku do matury. To co? Zaczynajmy! O co chodzi? Czyli idea, gdyby tak trzeba było o Konradzie Wallenrodzie powiedzieć w kilku zdaniach. Konrad Wallenrod to opowieść o litewskim patriocie, który postanowił zwyciężyć znienawidzony zakon krzyżacki za pomocą podstępu i zdrady, czyli przy użyciu nieetycznych środków. Utwór ma charakter uniwersalny, dotyczy problemów moralnych wszystkich tych, którzy nie mogą walczyć w sposób otwarty z wrogiem. Odnosi się też do sytuacji politycznej współczesnej Mickiewiczowi. Przedstawia cenę, jaką płaci odważny człowiek, który podporządkował całe swoje życie zemście motywowanej patriotycznym obowiązkiem. O autorze. Tu oczywiście Adam Mickiewicz w roli głównej, ale powtórzmy, bo ten kontekst biograficzny może się Wam przydać. Oczywiście jest to wieszcz, autor rozmaitych tekstów, m.in. sonetów krymskich, Dziadów, Pana Tadeusza. I uprawiał rozmaite gatunki, czyli balladę, powieść poetycką, to właśnie Konrad Wallenrod, dramat romantyczny, no i tworzył też sonety, skoro je już wcześniej wymieniłam. Swego czasu był członkiem Tajnego Towarzystwa Filomatycznego, no i niestety ta działalność została wykryta przez carskie służby, w związku z tym został skazany na zesłanie w głąb Rosji, złożył przysięgę wierności carowi, pracował jako urzędnik w administracji carskiej. Jego twórczość była ważnym punktem odniesienia dla polskich patriotów, to też istotne również w przypadku Konrada Wallenroda. No i cóż, zmarł podczas epidemii strasznej choroby. Dobra, informacje ogólne o książce. Data wydania 1828, oczywiście romantyzm, epika, a gatunek to powieść poetycka. Specyficzny gatunek. Jakie ma cechy ta powieść poetycka? Fabuła o luźnej, nieciągłej, zawierającej luki niedopowiedzenia konstrukcji, nawiązania do historycznych wydarzeń, synkretyzm rodzajowy, elementy epiki, liryki i dramatu, synkretyzm gatunkowy, obecność w utworze różnych gatunków, np. hymnu, ballady, pieśni, zwroty do odbiorców, pytania retoryczne, nacisk na stan emocjonalny bohaterów, subiektywny, emocjonalny narrator, ponura, depresyjna, tragiczna aura. Tak to wygląda. Geneza. Konrad Wallenrod to utwór, który wykorzystuje kostium średniowieczny, żeby opisać sytuację, w którą byli uwikłani polscy patrioci. Z jednej strony żyli pod panowaniem rosyjskiego cara, składali mu przysięgę, a z drugiej podejmowali walkę z nim. Ta dwuznaczna sytuacja moralna stanowi podstawę tej powieści poetyckiej. Sam tytuł. Odwołuje się on do głównego bohatera, który zabija prawdziwego Wallenroda, podszywa się pod niego i przenika w szeregi krzyżaków. Jest to informacja, że utwór będzie podporządkowany jego postaci, działaniom, myślom, uczuciom. Jest to imię pochodzenia germańskiego. Pierwszy człon oznacza dzielny, drugi radę. I tak lub inaczej trzeba zwrócić uwagę na to, że właśnie to jest znaczące imię Konrad. Motto. Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walki. Trzeba być lisem i lwem. Jest to cytat z utworu pod tytułem Książę. Mowa tu o tym, że walkę z wrogiem można prowadzić na dwa sposoby. Otwarcie, czyli jak lew, ale i za pomocą podstępu, pod przykryciem, w ramach spisku, uciekając się do zdrady, czyli jak lis. To zapowiedź wyzwania, przed jakim stanął Wallenrod, który wyniknął w szeregi krzyżaków i stał się ich przywódcą, żeby doprowadzić do klęski znienawidzony zakon. Czas akcji to mamy wiek XIV, no bo średniowiecze, kostium historyczny tu się przydał. Miejsce akcji Malbork, Litwa, te dwa miejsca głównie, siedziba krzyżaków oraz tereny, z których pochodził Wallenrod, inaczej Alf. Przydatne terminy. Wallenrodyzm, czyli to jest właśnie ta metoda walki z wrogiem za pomocą podstępu i zdrady.
kostium historyczny. Taki sposób przedstawienia historycznych wydarzeń, żeby stanowiły również komentarz do czasów współczesnych. Zakon krzyżacki w Konradzie Wallenrodzie to aluzja do carskiej Rosji. To było potrzebne, bo panowała cenzura. Inaczej ten utwór by się nie mógł ukazać, a tak się ukazał. Dobra, no to teraz Konrad Wallenrod, jak widzimy, dużo tutaj o nim jest, żebyście sobie tę postać przypomnieli, utrwalili. Tak naprawdę nazywa się Walter Alf, jest Litwinem, który podporządkował całe swoje życie walce o wolność ojczyzny. To od tej postaci wzięło się pojęcie walenrodyzmu, przepraszam za tego kotka, który piszcze, oznaczające specyficzną metodę walki z wrogiem za pomocą spisku, podstępu, zdrady. W młodości porywany przez krzyżaków i wychowany przez mistrza Winrycha, udało mu się zbiec z Halbanem z niewoli i przekazać rodakom ważne informacje na temat wroga. Tak się zaczęła jego działalność, przypominająca szpiegowanie. Ożenił się z Aldoną, córką Kiejstuta, jednak poświęcił tę wielką miłość na rzecz walki z krzyżakami. Zabił prawdziwego Wallenroda, przybrał jego tożsamość, przeniknął w szeregi wrogów i ostatecznie stał się ich przywódcą. Celem tej operacji było takie dowodzenie siłami zbrojnymi, żeby krzyżacy przegrali w konfrontacji z Litwinami. To bohater romantyczny, ponury, rozdarty wewnętrznie, skłócony ze światem, nieszczęśliwy. Dla dobra ojczyzny poświęcił miłość oraz honor, zakończył swój żywot, popełniając samobójstwo po zdemaskowaniu go przez krzyżaków. Halban, inaczej Wajdelota, stary litewski pieśniarz, trwa przy boku Wallenroda od jego dzieciństwa. Przypomina mu o litewskiej przeszłości, o zobowiązaniach wobec ojczyzny, pobudza w nim pragnienie zemsty. Uzmysławia mu, że powinien walczyć podstępem, tak właśnie walczą niewolnicy. Jest symbolem poezji, która utrwala pamięć narodową, wzmacnia postawy patriotyczne. Aldona, córka księcia Kiejstuta, żona Konrada, który rozstał się z nią w imię walki o wolność ojczyzny. Nie potrafi poradzić sobie emocjonalnie po rozstaniu z ukochanym mężem. Rusza za nim, zamyka się w wieży położonej nieopodal Zamku Krzyżackiego i zaczyna wieść żywot pustelnicy. Chce być blisko niego, choć wie, że już nigdy nie będą razem. Odmawia, gdy ukochany proponuje jej wspólny powrót na Litwę, sugerując, że nie ma już dla nich przyszłości. Popełnia samobójstwo na wieść o jego śmierci. Książę Witold. Książę litewski podczas wewnętrznych sporów zostaje odsunięty od tronu przez Jagiełłę i przybywa do Malborka, oczekując wsparcia w walce z Litwinami. Zostaje zdrajcą, ale pod wpływem pieśni Wajdeloty przechodzi przemiany, opuszcza krzyżaków, po drodze siejąc zniszczenie. Książę Kiejstut, litewski książę, ojciec Aldony, Winrych, mistrz krzyżacki, traktował Konrada jak syna, krzyżacy, bohater zbiorowy, znienawidzony wróg Konrada, wśród którego się jednak wychowywał. Mickiewicz nazywa ich tutaj też teutonami. Litwini, bohater zbiorowy, rodacy Konrada. No i teraz przechodzimy do naszego cudownego streszczenia, gdzie będziecie mieć streszczoną przemowę, wstęp i każdy ważny fragment po kolei, więc usiądźcie wygodnie i zaczynamy. Ja tylko się napiję wody. Dobra, przemowa. Autor przedstawia tu kontekst historyczny utworu, podkreślając, że Litwa i zakon krzyżacki zeszły już ze sceny życia politycznego. Stara się zatem przekonać cenzurę carską, że wydarzenia opowiedziane w utworze są tylko przedmiotem historycznym. Nie mają żadnych związków ze współczesnością. Wstęp. Zawiera krótki zarys wojny pomiędzy zakonem krzyżackim a Litwą, która trwa już 100 lat. Rzeka Niemen, słynąca niegdyś z gościnności, teraz stanowi granicę pomiędzy wrogami. Z jednej strony widzimy tłumy litewskiej młodzieży w kołpakach rysich, a z drugiej Niemca, który nabija strzelbę i liczy różaniec. Narrator, zwracając się do Niemna, zapowiada śmierć, pożogę, nienawiść, która wszystko rozerwie, ale dodaje na koniec, że kochankowie połączą się ponownie w pieśniach Wajdeloty. Pierwszy ważny moment – obiór. W zakonie krzyżackim trwa poruszenie. Przybywają komturzy z rozmaitych stron, żeby wziąć udział w wyborze nowego zwierzchnika, czyli wielkiego mistrza. Jest wielu kandydatów, ale w opinii większości największe szanse ma Wallenrod. To cudzoziemiec. Sławił się bohaterstwem w wielu bitwach na świecie, wzbudzając strach wśród swoich przeciwników.
Cechują go chrześcijańskie cnoty, ubóstwo, skromność i pogarda świata. Nie jest zbyt towarzyski, unika poklasku, z natury jest posępny. Czasami tylko bierze udział w wesołych zabawach. Gdy słyszy takie słowa jak ojczyzna, kochanka, Litwa, zapada się w sobie i na nowo traci humor. Jego nieodłącznym towarzyszem jest Halban, mnich siwy. Komturzy analizują cechy Walenroda i dochodzą do wniosku, że jedyną jego wadą jest słabość do alkoholu, którą okazuje, gdy dręczą go nudy lub zgryzoty. Gdy jest w takim ponurym nastroju, sięga po lutnię i śpiewa pieśni w niezrozumiałym języku. Czasami wybucha wtedy gniewem, który skutecznie poskramia Halban, niczym dozorca lwa. Dzwoni dzwon na wieży. Dostojnicy idą do kaplicy. Tam rozlegają się hymny do Świętego Ducha. Jeden z nich to modlitwa, która jest prośbą o pomoc w wyborze wielkiego mistrza. Dostojnicy udają się na spoczynek, żeby potem wznowić prośby. Wieczorem arcykomtur wzywa do siebie Halbana oraz celniejszych braci, aby zasięgnąć porady. W czasie wielogodzinnego spaceru słyszą głos z narożnej wieży. To pobożna kobieta, która z niewiadomych przyczyn przez laty postanowiła zamieszkać jako pustelnica w odosobnieniu. Drzwi zostały zabarykadowane. Jedyny jej kontakt ze światem zewnętrznym odbywa się przez małe, zakratowane okienko. Ów głos wypowiada zagadkowe słowa. Tyś Kondrak, przebóg, spełniony wyroki. Ty masz być mistrzem, abyś ich zabijał. Czyż nie poznają? Halban twierdzi, że to wieszczy głos potwierdzający, że wybór Walenroda na wielkiego mistrza jest jak najbardziej słuszny. Wszyscy się z nim zgadzają, po czym rozchodzą się z triumfalnymi okrzykami. Na miejscu zostaje tylko Halban. Spogląda na wieżę i po cichu nuci piosenkę. Opowiada ona o rzece Wilija, która pokochała rzekę Niemen, czyli cudzoziemskiego młodzieńca. Oboje giną, wpadając do morza. Ostatnie dwa wersy są tajemniczym nawiązaniem do pustelnicy. Wilija znikła w ukochanym Niemnie, dziewica płacze w pustelniczej wieży. Trzeci ważny fragment, uczta. Wybór Walenroda na wielkiego mistrza nastraja krzyżaków bardzo pozytywnie. Pod przewodem takiego rycerza na pewno zwyciężą Litwinów. Niestety te nadzieje nie spełniają się. Litwa zagraża zakonowi, ale Walenrod wcale nie prowadzi swoich wojsk na wojnę. Skupia się na tym, że bracia gwałcą przysiężone śluby, czyli na kwestiach moralnych. Tymczasem Litwini stają się coraz groźniejszym przeciwnikiem. Według krzyżaków nadszedł dobry moment na uderzenie wroga, który przeżywa wewnętrzny kryzys, a na dodatek książę Witold, odsunięty przez Jagiełłę od tronu, postanowił zawiązać sojusz z zakonem. Warto wykorzystać jego zdradę własnej ojczyzny. Dostojnicy zwołują naradę, ale nigdzie nie mogą znaleźć Walenroda. Halban idzie do kaplicy, ale tam go nie ma. Pojawia się podejrzenie, że udał się w pobliże narożnej wieży, co robi każdego wieczoru. Śledzili bracia nocne jego kroki. Tutaj następuje pieśń z wieży. Pustelnica śpiewa o swoim sielankowym życiu, pędzonym na pogańskiej Litwie. Pewnego razu pojawił się piękny młodzieniec, opowiadający o chrześcijańskim Bogu. Szczęście skończyło się, gdy z krzyża wyskoczył piorun. Wszystko dookoła ucichło, zgasło. Nic nie żałuje, choć gorzkie łzy leje, boś wszystko odjął, zostawił nadzieję. Gdy wybrzmiewa słowo nadzieję, budzi się Konrad i przypomina sobie to, o czym śpiewała pustelnica. Trzy piękne córki było u was u matki. W tym momencie pojawia się dialog dramatyczny między głosem z wieży a Konradem, który wyjaśnia czytelnikowi pewne fabularne niedopowiedzenie. Konrad i pustelnica byli kiedyś bardzo szczęśliwą parą. Kresem ich związku był moment, kiedy on postanowił wyruszyć do Marienburga, aby dokonać zemsty na wrogu. Ona, nie chcąc przyjmować święcenia kapłanek, póki jej ukochany żył, wyruszyła jego śladem i zdecydowała się na żywot pustelnicy nieopodal zamku. Miała przy tym nadzieję, że czasami usłyszy o nim jakąś wieść, albo on sam niekiedy pojawi się w pobliżu. Wiedziała przecież, że lubi samotne przechadzki. Kochankowie, rozmawiając ze sobą przez zakratowane okienko, opłakują swoją niedolę. Na koniec Walenrod przedstawia swoją sytuację jako zwierzchnika zakonu. Jego podwładni żądają decyzji o rozpoczęciu wojny, co będzie oznaczało dla nich, nieświadomych niczego, klęskę. On ją odwleka, bo chce jeszcze trochę czasu spędzić z nią. Potem zapada długotrwałe milczenie. O świcie Walenrod wraca do siebie. Uczta.
Na zamku odbywa się święto z okazji patrona zakonów rycerskich, czyli świętego Jerzego. Z tej okazji przed obliczem Walenroda śpiewający wykonują piosenki, które on krytykuje, mówiąc, że chce piosenki dzikiej i twardej, takiej jak życie. Rzuca wyzwanie zebranym, które podejmuje litewski Wajdelota i śpiewa o swym nieszczęsnym żywocie. Byłem w niemieckich kajdanach wleczony. Wspomina także o zdrajcach, takich jak na przykład obecny tu książę Witold. Następuje konsternacja wśród krzyżaków, ale Walenrod każe mu śpiewać dalej. Jego pieśń zatytułowana Pieśń Wajdeloty jest manifestem poezji narodowej, czyli takiej, która łączy przeszłość z teraźniejszością. O wieści gminna ty arko przymierza, między dawnymi i młodszymi laty i która utrwala pamięć o przeszłości. O pieści gminna ty stoisz na straży narodowego pamiątek kościoła. W ostatnich słowach utworu, zwracając się do Litwinów, zapowiada, że za chwilę zaśpiewa o pewnym mężu, wielkim, żywym, niedalekim. Jego pieśń zatytułowana Powieść Wajdeloty, która zaczyna się od słynnych słów, skąd Litwini wracali. To rekonstrukcja losów Konrada Walenroda. Jako dziecko został porwany przez Niemców podczas ataku na jego miasto. Od tamtej pory żył wśród nich jako Walter Alf. Mimo, że był traktowany po ojcowsku przez mistrza krzyżackiego Winrycha, czuł do Niemców nienawiść. Opiekę nad nim objął Halban, stary litewski Wajdelota, wzięty parę lat temu do niewoli, który służył jako tłumacz wojskowy. Opowiadał swojemu młodemu rodakowi o ojczyźnie, budząc w nim pragnienie zemsty na krzyżakach. Podkreślał przy tym, że tyś niewolnik, jedyna broń niewolników, podstępy. Po jakimś czasie, dzięki zwycięstwu Litwinów, podczas jednej z bitew udało mu się wrócić do ojczyzny. Kiedy opowiadał księciowi Kiejstutowi o swoich przeżyciach, poznał Aldonę, jego piękną córkę, której zaczął mówić o chrześcijańskim Bogu. Wkrótce zakochali się w sobie, a potem pobrali. Kiejstut na to zezwolił, bo uważał Waltera za dzielnego, mądrego, dobrego, a także bardzo wartościowego rycerza. Niebawem zagrożenie ze strony zakonu krzyżackiego zaczęło rosnąć. Trzeba było przedsięwziąć stanowcze kroki. Kiejstut, wiedząc, że Walter zna dobrze potencjał wojskowy wroga i zdając sobie sprawę, jak ów wróg jest potężny, zapytał go, jak mogą sobie z nim poradzić. Ten odparł, że zna jeden sposób. Najwyraźniej sposób ten przerażał go i musiał się z nim oswoić, zanim go przedstawił. Po przegranej bitwie na Błoniach Rudawy podjął decyzję. Przeprosił Aldonę, pożegnał się i razem z Halbanem wyruszył w drogę. Powieść Wajdeloty zaciekawia słuchacza, a samego Walenroda wprawia w posępny nastrój. Ten zauważa gorzko, że Wajdeloci lubią śpiewać o mordach i pożogach, po czym śpiewa balladę, którą poznał w Hiszpanii. Tutaj pojawia się ballada pod tytułem Alpuhara, która opowiada o Almanzorze, królu muzułmanów. Jest to opowieść o podstępnej walce z potężniejszym wrogiem. Almanzor oddaje się w ręce Hiszpanów, udając, że jest do nich przyjaźnie nastawiony. Wita się serdecznie z ich wodzem, po czym oznajmia, że właśnie wprowadził w ich szeregi zarazę. Był chory na dżumę. Przerażeni Hiszpanie uciekają z miasta. Dżuma za nimi w ślad biegła. Z gór Alpuhary nim się wywlekli, reszta ich wojska poległa. Po zaśpiewaniu tej piosenki pijany Walenrod awanturuje się, po czym zasypia. Wojna. Po ucieczce książę Witold opuszcza ze swoimi ludźmi zamek i po drodze plądruje krzyżackie ziemie. W końcu zakon rusza zbrojnie na Litwę. Wojskami dowodzi Walenrod. Czyni to jednak tak nieudolnie, że sprowadza na krzyżaków klęskę. Jego podwładni zaczynają podejrzewać, że zrobił to umyślnie. W podziemnym lochu zbiera się trybunał najemny, którego zadaniem jest karać zbrodnie możnowładców. Jeden z uczestników oznajmia, że ustalono, iż wielki mistrz Konrad Walenrod nie jest tym, za kogo się podaje. Prawdziwy hrabia Walenrod zginął bez wieści, prawdopodobnie zamordowany przez swojego giermka. Ów giermek, podszywając się pod Walenroda, w wielu potyczkach dowiódł, że jest znakomitym wojownikiem. Zdobył sławę świetnego rycerza, przyjął śluby zakonne i został wielkim mistrzem. Według szpiegów w czasie wojny z Litwą spiskował z Witoldem. W rozmowach z pustelnicą posługiwał się językiem litewskim. Trybunał orzeka karę śmierci dla zdrajcy zakonu. Pożegnanie. Jest zimowy poranek. Walenrod biegnie pod narożną wieżę, rozmawia z Aldoną, mówi jej, czego dokonał w czasie wojny. Przez lat 100 zakon ran swych nie wygoi. Opowiada jej o tym, co widział na Litwie, wspomina ich wspólne, szczęśliwe chwile. Wpada w marzycielski nastrój, proponuje jej powrót do ojczyzny,
Ale Aldona odpowiada mu, że to już niemożliwe. Czas zrobił swoje, nie są tymi samymi ludźmi co kiedyś. Ona sama przypomina upiora. Owszem, kiedyś znowu będą razem, ale nie na ziemi. Nazajutrz Valenrod wraca pod wieżę i prosi ją o jakiś drobiazg, który byłby dla niego pamiątką. Dodaje również, że będzie mieszkał w przedmiejskiej strzelnicy i prosi, żeby ją obserwowała. Jeśli zrzuci chustkę, którą będzie wywieszał na krużganek albo zgasi lampę, to będzie znaczyło, że prawdopodobnie już nie wróci. Wypowiedziawszy te słowa, znika. Żegna się z Halbanem, wyjaśnia mu, jak się umówił z Aldoną i prosi, żeby dał jej znać o jego losie. Wypija truciznę. Wajdelota mówi mu, że rozsławi w pieśniach jego czyn. Do pomieszczenia wchodzą krzyżacy. Valenrod sięga po miecz i po chwili pada martwy, wcześniej zrzucając z okna lampę. W tym momencie od strony wieży rozległ się donośny krzyk. Smutny koniec. Motywy literackie w utworze przed nami jeszcze. Zdrada, główny motyw utworu. Litwini mogą pokonać potężniejszych krzyżaków tylko podstępem. Walter Alf, wychowany przez wrogi zakon, wraca w jego szeregi, podszywając się pod Konrada Valenroda, zostaje mistrzem i tak kieruje siłami zbrojnymi, żeby poniosły klęskę w starciu z Litwinami. Walka. Według Wajdeloty Halbana, niewolnicy, czyli Litwini, powinni walczyć z wrogiem tylko i wyłącznie podstępem. Utwór pokazuje bardzo wysoką cenę, jaką się płaci za tego rodzaju koncepcję walki. Konflikt etyczny. Valenrod staje przed dylematem. Wojność ojczyzny czy honor rycerza. Wybiera to pierwsze, co bardzo dużo go kosztuje. Ojczyzna. Jest tu wartością nadrzędną. Główny bohater wyrzeka się szczęścia rodzinnego w imię walki o wolność ojczyzny. Miłość. W utworze dochodzi do konfliktu pomiędzy miłością do ojczyzny i kobiety. Mimo tragicznego wyboru Valenroda, jego związek z Aldoną trwa. Jest przez nich pielęgnowany, choć tylko duchowo. Małżeństwo. Związek małżeński Valenroda i Aldony jest szczególny. Mimo, że się rozstali, godząc się na wieczną rozłąkę, cały czas się kochają i utrzymują kontakt. Aldona wykazuje się tu heroiczną postawą, godzi się z decyzją męża, wspiera go duchowo. Samobójstwo. W ten sposób rozstaje się z życiem Valenrod, kiedy zostaje zdemaskowany, oraz Aldona po śmierci ukochanego męża. To bardzo częsty motyw w literaturze romantycznej. Poezja. Jej funkcją jest utrwalenie pamięci narodowej, przypomnienie o patriotycznych obowiązkach i zagrzewanie do walki o wolność ojczyzny. Przemiana wewnętrzna. Dzięki wyśpiewywanym opowieściom patriotycznym Konrad Valenrod zostaje konsekwentnym bojownikiem o wolność ojczyzny. Także książę Witold pod wpływem opowieści Wajdeloty schodzi ze ścieżki zdrady. Krzyżacy. Niezwykle niebezpieczny i bardzo potężny wróg Litwy. Dla czytelników Mickiewicza było jasne, że symbolizują oni carską Rosję. Samotność. Doskwiera niemal przez całe życie Valenrodowi. Najpierw jako dziecko i młodzieniec żyje wśród wrogich krzyżaków, potem z własnej woli przenika w ich szeregi, kontynuując swoje coraz bardziej nieszczęśliwe życie pośród znienawidzonych obcych. Także Aldona decyduje się na samotnicze życie, kiedy zamieszkuje w wieży jako pustelnica. Kochani, bardzo Wam dziękuję za wspólne spotkanie nasze z Konradem Valenrodem. W razie jakichkolwiek pytań jestem do Waszej dyspozycji, dajcie znać. Pamiętajcie o notatkach do matury.pl, o kursie moim maturalnym, czy o moim Instagramie, gdzie dużo się dzieje. Cały czas informuję o rozmaitych dobrociach, które dla Was przygotowuję także poza YouTube'em. Więc mam nadzieję, że będziemy w kontakcie. Ściskam, całuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa!